Hej, witajcie, tutaj Tenkai i to jest Thief Deadly Shadows. Skończyliśmy na tym, że włamaliśmy się do zamku. Znaleźliśmy już parę fajnych przedmiotów. I teraz musimy jakoś ominąć tych wszystkich strażników. Zobaczmy. On tu się tylko obraca. A tam chyba nie ma nikogo. Bo nie wiem, dobra, teraz pójdziemy tutaj, po cichutku. Co my tu mamy? Jakiś magazyn i kolejny strażnik. Tego chyba będziemy musieli jakoś zlikwidować. Jeszcze pomyślę jak. O, użyjemy ostrej strzały. W końcu może wam pokazać, jak się jej używa, nie? Jak daleko zajdziesz? Okej, tam już zawracasz, spoko. Jesteśmy tu niewidoczni. Musimy wycelować idealnie. No, gdzie on jest? Chodź, Fredziu, chodź. Zbliża się do kąta. A, pudło! Ale ja się nie poddam tak łatwo. Podejdziesz tu, czy nie? Cholera! A, ja to mam cela. Użyjemy starej, dobrej pałki. Albo nic. Poznasz potęgę niczego! Co ja robię, zobaczy mnie. Marny ze mnie złodziej, nie? Spróbujemy zrobić to troszkę inaczej. Tutaj nas nie widać. Za skrzynią. Kiedy będzie wracał, spróbujemy się za niego zakraść. Właśnie w ten sposób. Dawaj, już prawie. Jest! Uff. Dobra, chowajmy jego ciało. Pa 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 pam. Tak, gościu. Ty się... Dobra, tu nie możemy. Powiedzmy, że się zdrzemnąłeś na chwilę. To nie wygląda, jakby się zdrzemnął. Zdrzemnąłeś się na chwilkę. Dobra, upiłeś się i zdrzemnąłeś się na chwilkę. Nie wygląda na to, żeby tu był jeszcze jakiś strażnik. Zastanówmy się tylko tutaj, zobaczymy, czy nie ma tu nic cennego. Dobra, nie potrafisz. Jakieś miecze. Miecze nie możemy nosić. O, są ostre strzały. Dobra, jednak odzyskam te, które straciłem. O, jeszcze więcej. Cieszmy się. Latający miecz. Czy to Excalibur? Nie, jednak nie. Na to, że nie ma tu nic ani cennego. Lecimy dalej. Nie sądzę, żeby tu był jeszcze jakiś strażnik. W końcu ten był z pochodnią.
Chyba, że naprawdę lubią rozstawiać ich blisko siebie. Słyszałem jakieś głosy. Czy to... to portal do Narnii? Nie, to nie jest portal do Narnii. Tylko przejście do następnej części poziomu. Czyli jesteśmy tutaj. No właśnie, byliśmy w zbrojowni. No, czyli teraz możemy się cofnąć, to przy okazji ominiemy tamtego strażnika. Tylko kto jest tutaj? Za jasno tu. Od czego mamy strzały wodne? To tylko wiatr? Tylko wiatr. A, to niewinny człowiek. Same time, he's gonna ask why my chores ain't done. I guess everything's okay. Tak, tak, guess I have to get back to my chores. No to pokaż mi, z czym pracujesz, jaka jest twoja robota. Chodzisz? Testujesz podłogę? Wiem, co to za uczucie. Dobra, skoro chodzisz w kółku, to my cię ominiemy łukiem. Tu nie było nic cennego, mam nadzieję. Szybkie spojrzenie. Ojoj. Shit. Jestem niewidoczny. Yep. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Co to za miejsce? Piwnica, tak. To jest... tu jest droga do piwnicy i tam jest chyba ta krata z opalem. Więc sobie na nią spojrzymy. Tak. Tylko, że tutaj jest dwójkę strażników. Musimy coś wykombinować. Nie możemy zabić któregoś z nich, bo to się źle skończy. Można by odwrócić uwagę jednego. Strzałą hałasującą. Nie wiem, puścimy ją. Tutaj. Jak będzie szedł. Zobaczymy, czy uda się go nam znokautować. Tylko ten gość może być problemem. Ale cóż. Może nam się poszczęści. On robi swoje kółeczko. Dobra, teraz. To mogło spowodować ten hałas. Zapiszę. O matko, trzech przyszło? No to mam przerąbane. Dokąd pobiegli? On ma opaskę na oku. Jeszcze jeden, matko, z łukiem. To nie byłem ja, to tylko wiatr. O tak, całą noc, dobra. Wszyscy idą do piwnicy. Dobra, to ja to wykorzystam. Jak wszyscy idą do piwnicy, przejdę sobie tutaj. Da się to jakoś obejść? Da się jakoś. A gość będzie wracał. Spróbujemy go znokautować. W końcu on ma łuk. Jest dość niebezpieczny. I'm not gonna light it again. No sir, not my job.
prawie, prawie. Mam cię. Ty też się opiłeś. Banda pijaków. Tam wraca ten gość. Czyli odciąganie uwagi nie wyszło nam tak jak chcieliśmy, ale przynajmniej mamy jednego z głowy. Zobaczmy. Kurczę, trzeba będzie jakoś inaczej to zrobić. Z drugiej strony tam pójść. Ten grubas jest niebezpieczny. Może nas przygnieść. No, chyba jednak skończy się to tak jak zawsze, czyli znokautuję wszystkich. Będę słynął jako nokautujący złodziej. Czekaj. Co? Dokąd to prowadzi? Pojęcia nie ma. Chyba gdzieś w okolicy wyjścia. Bo z tego co widziałem, tu są te schody. Dobra. Dawaj, Div, dawaj. Otwórzmy sobie to. Też najpierw zobaczmy. Chyba nikt nas nie usłyszy. Trzeba zrobić to szybko. Jeden. Dwa. A, to jest skill. Dotknij krzesła. A masz. Ty też się upiłeś. Zobaczmy tylko, gdzie by cię tu zostawić. Żeby nie wzbudzić podejrzeń. Na tamtym krzesełku nie, bo cię może grubas zobaczyć. Nie widać mnie? Wiem, że to dziwne, ale... to najlepsze miejsce. Wezmę moje nic. Moje drogie najlepsze nic. Zobaczmy. Oho, mam was. Wy chyba nie jesteście cenne. Jakaś notka. Nestor. Benwicku, złe nowiny z miasta. Medalion zaginął. Julian, rzecz jasna. Wietrzy zdradę. Który z kuzynów mógł to zrobić? No tak, to byli kuzyni. Nestor. PS. Jeśli to twoja robota, powiedz. Stanę po twojej stronie. To było sprytne. Ha, ha, ha. Coż za konspirację tu mamy. Więc nasz strażnik pilnował tego tutaj, gapiąc się w okno. No oczywiście, bo ja się pojawię skacząc przez okno. Spidermanem. Okej. Okay. Czego pilnowałeś? No, mam już 10%. Co tam jest? Ja nie mogę przeszkodzić, no. Aha, mały pokoik. To super. Tu możemy sobie na chwilkę odsapnąć. Od niedobrych strażników. Mamy kolejną miksturę. Coś cennego. I czytamy. Kto to pisał? Kuzyn C. Kuzynie, działania Embera, mające na celu zabezpieczenie opalu, wykraczają już poza zdrowy rozsądek. Założył nową kratę w piwnicy przed drzwiami skarbca. Jeśli idzie o mechanizm, który nią steruje, moi ludzie szukali wszędzie bez rezultatu. Wszędzie, z wyjątkiem komnaty Embera. Gdybyś się czegoś dowiedział, daj mi znać. Ember przygotowuje się do powrotu Juliana. Zawsze trzyma medalion Rutherfordów przy sobie. Nie tylko ze względu na jego wartość w złocie. Bez wątpienia Lady Elżbieta wyczuła, co się święci. Zapewnie również zauważyłeś jej zniknięcie. Co do nas, musimy zdobyć przychylność tego, kto zwycięży. Nasz czas nadejdzie. Przede wszystkim bądź ostrożny. Kuzyn C. Fajny kuzyn. Czyli tak, wygląda na to, że gość jest bardzo ostrożny. Zostawił notkę na środku biurka w swoim pokoju. O, tu jest
to okno. Czyli jesteśmy blisko wejścia do zamku. Spoko. Czyli tutaj nie ma chyba nic więcej. Nie, nie ma. Przepraszam na chwilę. Dobra. I teraz... No trzeba jakoś dotrzeć do tej piwnicy, no. Bezpiecznie. Tu nas nie widać. Kurczę, no. Skrubas. Mam pomysł. Może coś rzucimy i się prześlizgniemy. Potem jak będziemy wracać, będzie łatwiej ich rozwalić. Rozwalić. No, zająć się nimi. Tylko co by tu wziąć? O, talerz. Moje nic. Weź talerz. I będzie impreza. To coś cennego? Nie. Musimy uważać, żeby mu w łeb nie strzelić. Tam. Aha, idź tam, idź tam. Not even sure I heard what I heard. Ha! Nie zobaczył mnie, nie zobaczył. Teraz szybko. Schowajmy się tu. I w ten sposób go ominiemy. Trzeba było zrobić tak od razu, no. Okej. Okay. Trzymaj się, prosiaczku. Jest zbyt widoczny. Okej. Okay. Czyli udało się nam jej. Na zdrowie. O. Jeszcze jeden krok i bym nie mógł zobaczyć. How goes it then? Hmm? Jak blisko. Matko. Myślałem, że dostanę zawału. Okej. Okay. Sobie schodzimy. Jest. Udało się. Dobra. Tutaj zakończę ten odcinek. Czy Tenkaiowi uda się dotrzeć szczęśliwie do Opalu? Jakiś hałas. Papa hałasie? Czy te beczki nie zrobią mu krzywdy? Czy grubas kiedykolwiek schudnie? Tego gorąco się nie dowiecie nigdy. Ale reszty dowiecie się w następnym odcinku. Trzymajcie się.